Cześć, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online. I dzisiaj następne źrebeczki z góry, przepraszam za mój głos, ale no tym razem się poddałam. Od września byłam mniej więcej zdrowa, teraz się poddałam. Okej. No i co? Dzisiaj sobie pobrydujemy, moi drodzy, z naszym baliorem. I to będzie maść izabelowata jabłkowita. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy tylko jedno miejsce. Tak samo mam na drugim kącie, też mam tylko jedno miejsce. Więc no później może być ciężko. Później może być ciężko. O, jakie ładne kuniki. Jakie ładne, dobra, jest nasz balior. O, tu mamy plus 9 za 10 tysięcy, takiego super konia. No to od razu sobie go breedujemy. Co chcę od tych koni? Chcę, żeby była przede wszystkim ta maść, czyli izabelowata jabłkowita i biała grzywa, to jest podstawa. I byłoby miło, gdyby była falowana grzywa, albo chociażby jakiś, nie wiem, poprawiony ogonek. Bo mój koń ma ten taki cienki, mysi ogon. I no tak, średnio mi się to podoba. Wolałabym już na przykład, żeby miał ten średni, a najlepiej to gęsty albo falowany. Ale ten mysi taki jest dziwny, nie? Nie podoba mi się taki mysi ogon. No i pierwszy źrebak to oczywiście pan ziemniaczek. Kasztan. Poziomem numer 6. Super, super. Dobra. O, długa grzywa. Wow. Wow. Dobra, bierzemy sobie tego konia od razu, bo nie wiadomo, czy ktoś jeszcze go nie znalazł i właśnie z nim nie briduje. A naprawdę tych koni jest bardzo mało z białą grzywą. Z brązową nawet jest mało. Najwięcej jest tą taką, wiecie, złotą. A mi się nie podoba taka ze złotą grzywą. Jest naprawdę tych koników mało, a z białą falowaną to tak naprawdę z genami lepszymi niż plus jeden to jest tylko ten jeden. W tym momencie. Naprawdę. Nie, jest jeszcze jeden, sorry, ale on jest za 35 tysięcy. No to sorry, ale to trochę dużo. To trochę dużo. No niby mnie stać, ale no. Jednak wolałabym się pobawić w jakieś tańsze koniki i po prostu tej zabawy, że tak powiem, mieć więcej. A nie tak patrzeć co chwilę na ten wskaźnik karotek, że o Boże, co... To jakby przejście tego konia to mi znika 35 tysięcy, tak o. A na przykład ten koń za 35 tysięcy musi przejść 3,5 raza. Czyli o wiele mniej boli w oczy po prostu niż wersja pierwsza. No i co, jakieś same nagrody tutaj pocieszenia dostajemy. No ale niby lepsze to niż takie źrebaki, wiecie, takie nijakie. No ale ja już bym chciała ją dostać, wiecie? O. No okej, 2000 karotek, spoko, jakiś dezynfekat. Może być. No dajcie mi tego źrebaka i idę dalej sprzątać. W tamtym tygodniu po prostu już nie miałam siły, to po pierwsze, a czasu to po drugie, żeby nagrać jakikolwiek film, więc no te filmy są tak rzadziutko. Tak samo w środę nie było SSO, bo stwierdziłam, że no w sumie to nie ma co nagrywać tak naprawdę. No, SSO zostało zgłoszone do szwedzkiej agencji konsumenckiej, chyba? Jakoś tak. Przez to, że namawiają dzieci do wydawania pieniędzy na grę i do kupowania StarCoinsów. I coś tam, takie jakieś rzeczy. Do końca nie jestem doinformowana. Widziałam gdzieś tam jeden tylko filmik o tym. No i co? I możemy jeszcze... jakby ogarniać konie w stajni naszych przyjaciół. I jak dostaniemy zaproszenie do stajni, no to wtedy wchodzimy sobie, ogarniamy komuś konie i wtedy osoba posiadająca tego konia dostaje normalnie za każdą czynność plus 70 PD, tak jak było do tej pory, jakby ktoś sobie sam go po prostu ogarnął, a ta osoba, ten pomocnik dostaje 10 PD. Na przykład jak ktoś ma 40 koni, no to może sobie ogarnąć je wszystkie i dostanie po 40 PD od jednego konia takiego przyjaciela.
Więc myślę, że w sumie to jest taka całkiem spoko opcja, ale to PD to chyba jest dla konia, nie dla postaci, tak mi się wydaje. No. Ciekawe. Jakby było dla postaci, to tak naprawdę to już by było, nie wiem. Ludzie by mieli jakieś levele z kosmosu. Siedzieli całymi dniami w stajni, jeść i nabijali te PD na koniach. Ciekawe, no nie, no bo chyba dla konia. Nie wiem, nie wiem. Nie mam za bardzo też jak tego sprawdzić. Aha, bo tu źrebak wyszedł. Dobra. Źrebak wyszedł. Dumny, arogancki i zuchwały. Wynocha z mojego lancha. Co ty sobie myślisz? No, koniki, postarajcie się. 6 minut was tutaj, proszę. No, przecież to nie jest takie trudne. No, no to nie jest trudna maść. Chyba dwugwiazdkowa. Tam jedną gwiazdkową, nie wiem. Taka mało gwiazdkowa, no. Na pewno nie jest to żaden kary, halo. Ale okej, okay, będzie źrebak. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że będzie Izabelek. Bo chciałabym bardzo poprawić sobie tego konia. Nie, jednak nie ma źrebaka. No trudno. No. No idź, no dasz radę. Nie chcę już szukać tego za 35. Może i by coś dało, chociaż to też nie jest reguła, no. Tylko ta cena karotek jest wyższa. Tak naprawdę. Idź i daj mi źrebaczka. Halo. Tak, daj źrebaczka. Trudno. Trudno, że szanse są niskie i chcę źrebaczka. Proszę mi go dać. I tak się mało źrebaków urodziło z tego wszystkiego. Nawet jak miał więcej serduszek, więc to jest... Dobra, no może coś nowego wskoczyło? Jak myślicie? Na 30 tysięcy? No sorry, ale nie ma grzywy falowanej. Geny? Taki sam, jak waliorek. Tu jest za 12, ale on ma tą. On ma brązową, a ja nie chcę z brązową. Tu coś jest? 20 tysięcy. No nie wiem. I zobaczcie, jak tych koni jest mało. Przynajmniej z falowaną grzywą, nie? I albo z długą. Dobra, może raz sobie pójdziesz. To już niech ci będzie, bo widzę, że tutaj ciężko będzie. No jest taki jeszcze ewentualnie. No i tutaj to no. Tak to wygląda właśnie. Może jeszcze raz ten? On jest tani, fajny taki. Może by akurat coś wyszło, halo. Może coś wyszło. No, dawaj źrebaczka. Źrebak, źrebak. Karty, no, przynajmniej złote. No, a w tych złotych to mniej niż w tych czerwonych. Dobra, niech idzie ten za 35. Zamykam oczy po prostu. Nie patrzę na ten licznik karotek. Ło. Ale chociażbyś poszedł. Idź. Idź do Baliora, no zobacz jaki ładny konik. No i czekam. Halo, jest mój Izabelek. No, ty, na szampana my się nie umawialiśmy, kolego. Jesteś tak drogi, że powinieneś tu w ogóle od razu dać mi tego Izabela, wiesz? Teraz. Jaka grzywa, nie? Liczenie z złotem. A no akurat jak mi się skończyło nagrywać, to wyszedł, ale z szóstym levelem i ze złotą grzywą. Nie. Polona. White. Jak to się pisze? Bez spacji damy.
Myślę, że nie będę go sobie zostawiać, dlatego mogę pozwolić sobie na taką nazwę dla tego konia. Takie imię. O nie! Boże jedyny! Nie! Nie! No przecież ty nic nie zarobisz! No przecież ty nic nie zarobisz! Co to ma być? Co to jest? Nie, no coś okropnego! Straszne! Biedny koń! Ale dobra, no nie mam już nawet więcej miejsca, więc sobie nic nie pobridujemy. A więc tak, no trudno, no zostawiam wam... Zostawiam was z tym koniem właśnie. A więc no... Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!